pięknej robocie sędziego Jana Kłosowskiego. Szantażował członków komisji, komisarzem wyborczym. Wyjątkowo chamskie i agresywne zachowanie. Dziennik Kocham uciekło, nie? Prawo prasowe. Nie filmuję Państwa twarzy. Dokładnie. Dokładnie. Nie filmuję Państwa twarzy. Możecie złożyć skargę, napisać do nas. No. Pogorszenie stanu zdrowia nastąpiło po wyjątkowo agresywnym i chamskim ataku sędziego Jana Kłosowskiego z Komisji Wyborczej. Praca przez członków komisji przez półtora dnia na każdym zrobił wrażenie, nie tylko na 60-latku. Zna Pani prawo prasowe? To proszę zaczepiać kogoś innego. Ma Pani jakieś nazwisko w ogóle? Bo takie chamskie zaczepki to może Pani sobie pod budką z piwem zrobić albo w swoim klubie lesbijskim. Coś się chyba Pani pomyliło. Ma Pani jakieś nazwisko? Ale jest właśnie chamstwo pociotków rezydent Hajki Zdanowskiej. Tylko że oni byli 3 godziny przed nami. Wyszedł sobie sędzia i zaczął nam jeszcze grozić. No stoi tutaj tak, że można je spokojnie zawołać. Panowie, tutaj! Składamy skargę na sędziego Kłosowskiego. Dzięki niemu ten pana o mało nie dostał zawału. Zaczął nam grozić szantaże sędzia Kłosowski. Chciał nam sprzedawać porady prawne, czy wydać pieniądze. Ja muszę oczywiście skargę pisemną. Ale pana mało nie doprowadził do wyjścia. Wyjątkowo chamskie i agresywne zachowanie sędziego. Ja muszę skargę pisemną. Nie wiem jak państwo. Pan będzie chciał coś, nie wiem. No jestem informatykiem, także generalnie mnie to nie dotyczy, ale składam skargę jego posiłkowi dla tych państw. Może się pan tutaj przed kolegą poprosił... Nie, pójdzie pisem na skargę. Proszę? Pójdzie pisem na skargę, jutro dostaniecie w komendzie. Rozumiem, ale jeśli mu coś pomóc? Nie, nie. No, jestem informatykiem. Ale pan zgłasza tutaj na taką informację. No, pan też może wskazać. Nie. Pani zatelefonowała, nie ja. No, ja zatelefonowałam. A pani zatelefonowała? Ja na policji, nie na policji. Rozumiem. Ja na kogo pani brakowało 1000 kart, przewodniczący komisji.
zaznaczyć. Nie możemy wziąć od wczoraj nic sobie. My to cały czas jesteśmy na wyborach. Chcieliśmy z tego zrezygnować. Nie, pan sędzia, że nie, bo on to odmówił. Potem pytam się, czy jest jakiś wierzchnik na dniu, do którego mogłabym pójść. Nie, a po czym podobno poszedł jakiś komisarz. Nie mam już siły, po prostu my w tym nie chcemy. Nie, się nikt nic absolutnie nie interesuje. Tak, się zdenerwował. Dopiero po groźbach sędziego i szantażu. Po groźbach sędziego i szantażu powiedział, że tu się jest gnój. Pan sędzia się bardzo obraził. No bo jest, nie pan, od wczoraj jesteśmy po prostu poniewierani. Bez jedzenia, bez niczego, bez leków, bez czego? Od wczoraj, proszę pan. Taka jest organizacja. Myślę, że przecież wygrała. Zgłoszone przestępstwo, brakowało 1000 karty, totalny bałagan, tak pewnie jak śmieci przesuwali jak na plan. Przewodniczący komisji poprzedniej nie odbiera. Nie możemy wie pan zrezygnować z tego, to jest śmieszne. Grozi nam to, proszę pan, nie odpowiada bo na żadnej mieli, że się skapi. Nie możemy z tego. Chciałby wyłudzić ode mnie jakieś pieniądze i porażę prawne. Tak, ale wie pan, nie można ludzi tak upadlać. Ja się mogę tylko wam wytłumaczyć. A swojego nie chciał pokazać? Niestety. Swojego nie chciał. Ja nie będę komentował tego, że no faktycznie tyle czasu państwo tu było. Nie. Ale pan co? Ja pracowałam w policji. Pan machał. O. 1000 kart wyginęło do głosowania. To jest wczesna. I to są to po prostu dwie. Jeszcze w jakich warunkach się nas sprawdza? Tak, oczywiście, tylko na chwilę obecną jest badany, więc... A jeszcze... Nie wiem, gdzie to pan sędzia. A jak pan się nazywa? Komisarza, Jan Kłosowski. Pan sędzia? Jan Kłosowski, tak? Tak? Pan sędzia? Nie, nie mam. Ale pan ja to. No ja mogę wam kartkę z moim. Spisał nas po prostu z dowodów. Nie wiem z jakiej racji. Pan może nas spisać, jest za tym sędzią. I schował sobie karteczkę. No dlaczego? No co? To inny sąd tego, żeby spisywali. Ja nie dałam dowodu, bo ja się wcale nie muszę ale my jeszcze nie mamy protokołu, który musimy jeszcze jechać na zachodnie. No. Zapakować go. I jest godzina, drugi dzień. Bąki sobie leżą razem przy wyjściu, każe jemu sobie piąć. To no, dobrze, się pan. Bąki leżą sobie przy wyjściu. Nie dostaliśmy żadnego protokołu. Kazali nam bąki zostawić jechać. To jest gruby szwindel. Teraz tak worek na plecy. Co? Czy nie widać mnie nam? Był obserwator, ale tylko z jednej strony. Nie zauważył żadnych nieprawidłowości. No jeden, to nie pana strona. My nie możemy zrezygnować z dalszej pracy w tej komisji. Dlaczego? Ale jak tylko skarbnikom będzie też 300 zł. To oczywiście się... Czyli na te proste państwo, że tak jest. Tak. Ze swoim paliwem, za swoim samochodem wozi się wszystko. Nie można było sejmu dostać, bo każdy się może rządzić. To jest w ogóle koszmar. Nie wykonano. Zawsze jest stworzona komanda. Nie było, nawet budżet dziwo już w tym dniu. Jeżeli to tak co to było? Nie. No i co mamy? Co teraz mamy robić? Chcemy się z tej komisji po prostu wypisać? Nie możemy. Nawet 5 tysięcy płacili, to już więcej nie przyjdę. Byłam nieraz, ale w takim dziadostwie to jeszcze nigdy nie było. Tak jak teraz. Polikwidowali pół komisji wyborczych, że podsadzali ludzi do dziur, takich, że odbawili ludzi. Aha, tak.
Pierwsza ofiara wyborów. Z nadzwyczajnej kasty byłego policjanta, a mało nie wyprawił na tamten świat. Widać, jak bardzo potrzebna jest reforma wymiaru sprawiedliwości.